profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Raz małżonka. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niecałych 20 lat temu imperium wracają. Że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Nie na 20, 30 czy 50 lat. To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego języka. Ale czym się różni sytuacja dzisiaj od tej przed wielu lat? Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Pana działanie, pana przemówienie, panie prezydencie, to wszystko, co pan powiedział, było nie tylko wspaniałe, nie tylko mocne, nie tylko otworzyło historię Polski, historię Gruzji, historię narodów ościennych, ale było realnym wydarzeniem politycznym. To jest jeden z takich niewielu mi znanych wypadków, kiedy można poprowadzić jakieś wydarzenie polityczne dzięki sile słowa. Chyba w żadnym innym wypadku ta nagroda Grzegorza I Wielkiego nie mogłaby znaleźć lepszego adresata, kiedy nie tylko powiedział to, co wszyscy myślą, ale bardzo wielu bało się powiedzieć głośno, ale kiedy to słowo rzeczywiście zmieniło i wpłynęło na rzeczywistość. Jeżeli w jakiejś sprawie Radio Maryja, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, a pewnie będę rzucił jeszcze parę innych ośrodków ideowych, zgadzają się, to znaczy, że to naprawdę było wydarzenie ponad podziały polityczne i naprawdę tworzyło historię Polski. Dlatego uważaliśmy, że nie może być innego laureata tej nagrody dla człowieka, który potrafi postawić prawdę, interes własnej ojczyzny i honor ponad wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Jeżeli wyprawiłem się do Gruzji, to z głębokiej przyjaźni i solidarności z narodem gruzińskim, ale także w przekonaniu, że robię to w interesie naszego kraju, w interesie Polski, która musi się opierać na imperialnym zamiarom z jednej strony, a z drugiej strony musi twardo walczyć o swoje miejsce w Europie. Starałem się to czynić i mam nadzieję, że pod nogi nie będzie sypany mi piasek albo zgoła coś znacznie bardziej śliskiego od piasku. Z tą nadzieją przyjmuję tą nagrodę.